Szanowni Państwo, dzisiaj przygotuję potrawę, która będzie niewątpliwie hitem tego sezonu. Na pewno będzie tańsza od gofrów w Juracie, czyli kurczak a la dzik. Na początku najważniejsza informacja, czyli to, że do przygotowania potrawy nie potrzebujemy dzika. Wystarczy nam solona w ziołach słonina, która spędziła kilka miesięcy w lodówce, zawinięta w lnianą szmatkę. Ważne będą też przeszkadzacze, czyli czosnek i cebula, które siekamy dość grubo i wrzucamy do naczynia wyłożonego pokrojoną w paski słoniną. Kurczaka macerujemy przez dobę w specjalnej marynacie, składającej się z whisky, kozie radki, lubczyku, wędzonej soli i miodu. Następnie pakujemy go do brytwanny i podlewamy marynatą. Marynatę trzeba zrobić nieco wcześniej. Ja leżakowałem ją w tym wysokim słoju przez 3 lata, ale 2 lata w zupełności wystarczą. Teraz pakujemy naszego dzika do piekarnika i pieczemy w niskiej temperaturze około 120 stopni, jakieś 2-2,5 godzinki od czasu do czasu podlewając powstającym sosem. Ostatni kwadrans dajemy mu popalić i podkręcamy temperaturę do 200 stopni. Gotowe! Kurczaka a la dzik można jeść na ciepło i na zimno, zupełnie jak prawdziwego dzika. Smacznego!